Od statku imitującego tropikalną wyspę z własnym wulkanem po statek całkowicie sterowany za pomocą aplikacji na smartfona. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 najdziwniejszych, a co za tym idzie najciekawszych statków na świecie. Numer 10. To co widzicie na zdjęciu to prototyp zbudowany przez brytyjską spółkę Yacht Island Designs. Jak sama nazwa wskazuje, firma zajmuje się budową jachtów, będących jednocześnie egzotycznymi wyspami. W środku takiego statku możecie znaleźć kino, bibliotekę, siłownię, saunę oraz tak zwany pokój gracza. Na pokład zewnętrzny natomiast składa się basen, tropikalne altanki dla gości, bar oraz restauracja pod gołym niebem. Miejsca noclegowe natomiast znajdują się w sztucznym wulkanie, który dostrzec możecie na rufie statku. Wspomniany wulkan robi również za wodospad, z którego woda spływa wprost do basenu. Numer 9. Ten niesamowity statek bez wątpienia powinien być nazywany statkiem kosmicznym. Ad Astra to ponad 40-metrowy trzykadłubowiec, zaprojektowany, aby przemierzać szerokie wody Pacyfiku. Jak możecie się domyślić, nasz statek kosmiczny wyposażony jest w najrozmaitsze technologie, z których kluczowe możecie kontrolować za pomocą aplikacji na iPadzie. Wyobrażacie sobie sterować statkiem, leżąc wygodnie w jego łóżku? Numer 8. Statek Wolności, bo tak się nazywa, uważany jest za największy statek na świecie, o ile w ogóle powstanie, gdyż jego budowa wciąż jest odkładana. Jego długość to aż 1,5 km, co znaczy, że przejście z jednego końca na drugi zajęłoby Wam około 20 minut. Statek jest tak wielki, że posiada nawet własny akwen, w którym pływają inne, mniejsze statki. Jego waga całkowita to prawie 3 miliony ton, a lotnisko na dachu byłoby w stanie umożliwić lądowanie Boeinga 737. Statek to tak naprawdę ogromne miasto z apartamentami dla około 50 tysięcy osób. Numer 7. Myśleliście, że Disneyland to najlepsze, co fan Disneya może otrzymać? Co powiecie na Disneyland po środku oceanu? Disney Cruise Line, czyli statki wycieczkowe Disneya. Na całym świecie znajdują się tylko 4. Miałem przyjemność widzieć jeden z nich w porcie w San Francisco. Naprawdę robi wrażenie. A co możecie znaleźć na pokładzie? Oczywiście żywe postacie i pomieszczenia rodem z filmów Disneya, disneyowskiej inscenizacje na żywo, czy przezroczyste zjeżdżalnie wodne. Numer 6. Firma o nazwie Planet Sola stworzyła niesamowity jacht napędzany energią solarną. Jak widzicie, jego cały pokład, czy jak to nazwać, to jedna wielka bateria słoneczna. Jest to największy na świecie statek tego typu. Waży prawie 10 ton i w pełni naładowany umożliwia 3-dniowy rejs, wliczając w to żeglugę nocą. Numer 5. Iguana 29 to ziemnowodny jacht, lub jak to woli, amfibia. Pojazd zdolny do poruszania się zarówno po wodzie, jak i lądzie. Chociaż nie jest to do końca trafne określenie, ponieważ w przeciwieństwie do typowych wojskowych amfibii, bieżniki w iguanie chowają się pod burtę, niwelując opór, umożliwiając łodzi bardzo szybkie, wręcz sportowe poruszanie się po wodzie. Numer 4. Współzałożyciel serwisu PayPal, Peter Thiel, zainwestował mnóstwo pieniędzy w spółkę o nazwie Blueseed, zajmującą się budową potężnych, luksusowych barek, które pełnić mają rolę pływających miast u wybrzeży Kalifornii. Czy tak będzie wyglądać przyszłość naszego świata zalanego przez topniejące lodowce? Patrząc na projekty statku, chyba nie miałbym nic przeciwko. Przewidywane koszty życia na takiej barce to zaledwie $1600 miesięcznie. Zaledwie, jeśli chodzi o amerykańską pensję oczywiście. Numer 3. W latach po przegranej wojnie krymskiej, Rosja w nadziei na odbicie Morza Czarnego z rąk Francuzów i Brytyjczyków zbudowała jeden z najdziwniejszych statków wojennych w dziejach ludzkości. Nowgorod, bo tak się nazywał, ważył 2,5 tysiąca ton, a jego średnica to zaledwie 30 metrów. Na pokładzie posiadał dwie 12-calowe armaty na obrotowych platformach. Numer 2. Kojarzycie tak zwane niewidzialne samoloty, niewykrywalne przez radary? Otóż inżynier Lockheed Martin zbudował morską wersję takiego samolotu o nazwie Morski Cień. W latach 1984-93 amerykańska marynarka wojenna testowała ten statek w tajemnicy przed opinią publiczną. Niestety w 2012 roku cały projekt ostatecznie zakończył się fiaskiem. Numer 1. Nie, ten statek wcale nie tonie. RP Flip to nazwa jedynego w swoim rodzaju statku badawczego, który w dowolnym momencie może zmienić swoje ułożenie z poziomego na pionowe, wyglądając ostatecznie jak jakaś platforma wiertnicza.
Okej, i tym wiertniczym, jak bezlitosny sąsiad, który budzi was o 6 rano akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. A jak już mówimy o statkach, jeśli ich temat w ogóle was interesuje, co zakładam, że jest prawdą, skoro dotrwaliście do samego końca, tym bardziej zapraszam was do rejestracji swojego konta w grze World of Warships, czyli Świat Okrętów Wojennych. W opisie pod tym filmem przygotowałem dla was link ze specjalnym kodem zaproszeniowym, dzięki któremu już na samym wstępie gry otrzymacie okręt premium Diana Tier 2, konto premium ważne aż 7 dni oraz 500 dublonów, jednostki pieniężnej w grze. Zaznaczam, że kod ważny jest tylko dla graczy, którzy zarejestrują swoje konto po raz pierwszy. Więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji spróbować swoich sił w grze, zostać kapitanem i zanurzyć się w świecie historii bitew morskich, czemu by więc nie zrobić tego teraz? Od razu uspokajam, że World of Warships to gra całkowicie darmowa. Nie musicie w niej za nic płacić. Do dyspozycji macie ponad 200 okrętów z okresu I i II wojny światowej, w tym również tych polskich, począwszy od zwykłych niszczycieli i krążowników, aż po pancerniki i lotniskowce. Jeszcze raz zapraszam was do skorzystania z kodu zaproszeniowego. Tymczasem ja się z wami żegnam, odsyłam jeszcze do innych odcinków, w tym najnowszej animacji na kanale Polish Sausage. Zapraszam jeszcze na mój prywatny Instagram, oficjalny sklep z koszulkami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!